Właśnie robię kawkę w Ducatosie i powiem wam, że niesamowite jest to, jaka zmienność otoczenia jest w Maroko, że właśnie możemy być nad oceanem, w górach, w lesie, a teraz jesteśmy w takiej pustynnej okolicy z widokiem na Ait Bin Haddu, czyli na starożytne miasto. I to miasto jest znane między innymi z planów filmowych Gry o Tron czy Gladiatora. Także dzisiaj będziemy to zwiedzać. No jakbyście kiedyś powiedzieli mi, że będę robił sobie kawę z widokiem na to miasto, to na pewno bym nie uwierzył. Teraz wam pokażę. Tutaj mamy właśnie nasz czajniczek i tu od razu widoczek na to miasto. No i zostawiamy Ducatosa na parkingu. Zapłaciliśmy 10 dirhamów. Pan tutaj pilnuje też inne samochody, są też inne kampery i idziemy zwiedzać. Do osady można dojść głównym mostem i wejście jest całkowicie bezpłatne, ale też czytaliśmy o tym w internecie, że można też przejść przez rzekę, na której po prostu są poukładane worki z piaskiem, ale to już nie jest bezpłatne. Oficjalnie, nieoficjalnie, no bo jednak tutaj stoją dzieci i te dzieci oczekują zapłaty za to przejście i to działa na takiej zasadzie, że nie wygląda to w ogóle jak płatne wejście, ale na samym końcu podchodzą i trzeba im zapłacić, więc my tutaj nie przechodzimy, idziemy głównym szlakiem, czyli postaramy się przejść tutaj wzdłuż rzeki i tam jest główny most, który prowadzi po prostu do osady. Mały update, jeśli chodzi o to przejście. Udało się, przyszliśmy i nie zapłaciliśmy, ale od razu na samym wstępie, jak dzieci do nas podbiegły, to od razu szukran, no. No i daliśmy do zrozumienia, że nie, że my wiemy, że to jest bezpłatne i że sami sobie poradzimy, nie chcemy żadnej pomocy, żadnej ręki do podania, bo to chyba o to chodzi, że te dzieci pomagają przejść, że podają wam rękę, bo te kamienie są śliskie i czasem trzeba po prostu przeskakiwać, więc jest średnio bezpieczne. Jak idziecie ze sprzętem, to warto uważać. No i dzieci to wykorzystują wtedy i po prostu chcą dorobić sobie, więc jeśli chcecie dać zarobić dzieciom, no to wtedy podajecie rękę i przechodzicie tędy. Jak nie chcecie, no to wybieracie główny most i nic nie płacicie, albo po prostu odmawiacie dzieciom i mówicie, że wiecie, że to jest bezpłatne przejście i że sobie sami poradzicie. No tak to wygląda, także tutaj jak klasycznie na cwaniaka. Generalnie jeśli chodzi o dzieciaki tutejsze, to właśnie często chcą za nic kasę. Tak, podbiegają i właśnie euro, albo give me money, więc widać, że po prostu są tego nauczone od turystów. My w ogóle nie wyznajemy takiej pomocy, bo to nie jest pomoc, tylko bardziej można zaszkodzić. Wydaje mi się, że jeśli chcecie pomóc dzieciom rzeczywiście, no to lepiej albo im coś dać w stylu z waszego kraju, jakąś pamiątkę, cokolwiek, albo spędzić z nimi czas na takiej zasadzie, albo tak jak my, zrobić im zdjęcia, bo ich to super jara, że robimy im zdjęcia i później mogą zobaczyć te zdjęcia, więc my w taki sposób po prostu dajemy im trochę frajdy, ale nie pieniądze. I teraz tak, spotkaliśmy też tutaj przewodnika, który przechodził i dopytaliśmy dokładnie, jak to wygląda z tymi wejściami. Więc tutaj, jeśli przekroczycie tą rzekę, od razu jest wejście i każdy was kieruje w tym kierunku. Możecie tam pójść, tylko płacicie tam 20 dirhamów za to, że możecie w środku zobaczyć mieszkania osób, jak oni tak naprawdę żyją. Dodatkowa atrakcja płatna. Jeśli nie chcecie płacić i niekoniecznie chcecie zobaczyć, jak oni żyją, idziecie kawałek prawo, tak jak my tutaj jesteśmy, za tym głównym wejściem i wtedy przechodzicie i kierujecie się prosto do miasta, całkowicie bezpłatnie. Właśnie stoję w miejscu, w którym Gladiator, czyli Russell Crowe, walczył na arenie. Tutaj był zbudowany cały set filmowy i nagrywali właśnie w tym miejscu tą taką bardzo charakterystyczną scenę walki. No i wyobraźcie sobie, że właśnie tu gdzieś walczył Russell Crowe. Coś niesamowitego. Teraz wam wytłumaczę, dlaczego to miejsce przyciąga tak wiele turystów. Ta osada powstała w XVI wieku i jako jedyna została zachowana w takim stanie, bo tutaj te wszystkie budowle są wykonane z kamienia, z gliny, niekiedy ze słomy, albo też czytałam, że z odchodów zwierzęcych, więc typowa, pierwotna budowa, która do tej pory się zachowała. To jest prawie około 500 lat. I oni co roku odnawiają te budowle, no bo niestety, jak są opady deszczu, one są tutaj, występują rzadko, ale niestety ta glina i to wszystko się osuwa, psuje, więc oni zajmują się renowacją raz do roku. Co prawda w tym miejscu już nie żyje tak wiele rodzin jak kiedyś,
bo zaledwie teraz podobno 9 rodzin tylko zostało i to ze względu na to, że warunki do życia tutaj są ciężkie, ponieważ nie ma tutaj prądu, nie ma tutaj bieżącej wody, więc tylko 9 rodzin zdecydowało się na życie tutaj, w tym miejscu. I też kiedyś było bardzo ciężko tutaj przechodzić przez rzekę, bo ta osada jest odgrodzona rzeką i wcześniej, jak tutaj nie było tego mostu, to mieszkańcy tylko i wyłącznie mogli przechodzić na drugą stronę, kiedy był odpływ. I niekiedy zajmowało to 2 dni, żeby przekroczyć jedną część rzeki, następnie drugą część rzeki. Więc niestety nie była to prosta sprawa i życie nie należało tu do najfajniejszych. Natomiast teraz ta osada bardzo mocno zyskała na atrakcyjności przez kręcenie tutaj różnych filmów. Właśnie tutaj była kręcona scena Gra o Tron, Gladiator, Jezus Nazaretu i wiele innych, to możemy Wam wypisać tutaj wszystkie tytuły. I dlatego to miejsce zyskało tak bardzo na popularności. Wracając jeszcze do przeszłości, to miejsce powstało, to był taki punkt łączący ze sobą szlaki handlowe między starożytnym Sudanem a Marrakeszem i tu był bardzo duży ruch, gdzie ludzie się zatrzymywali, natomiast teraz już zostali tylko rdzenni mieszkańcy i to też niewielka ilość, z racji tego, że powstały alternatywne szlaki i alternatywne trasy wybudowane przez Francuzów, więc teraz już w tym miejscu akurat jest zdecydowanie mniejszy ruch, przez co tylko niektóre rodziny zdecydowały się tu zostać, a inne wybudowały swoje nowe mieszkania i prowadzą dalej swoje życie, ale już po drugiej stronie rzeki. No i ostatnia ciekawostka to, że właśnie Eid Bin Hadu jest wpisane na światową listę dziedzictw UNESCO. No i wcale się nie dziwimy, bo to miasteczko, ta osada jest naprawdę wyjątkowa. Jeżeli chcielibyście tu przyjechać, to polecamy poświęcić na to jeden dzień, bo jest to coś naprawdę niesamowitego. Sprawa wygląda tak, że jesteśmy przegłodni. Spędziliśmy tutaj dosłownie cały dzień i poziom głodu jest, u mnie jest tak 8 na 10. U mnie 10 na 10, a jak jestem głodna, to jestem zła i dlatego teraz już musimy szybko zjeść, bo wiemy, że jeszcze będziemy czekać na to jedzenie. Ja nie chcę, żeby mi się oberwało za coś. Nie no, nie oberwałoby się, aż taka nie jestem. Ja po prostu jestem zła wewnętrznie i wtedy przestaję się odzywać, żeby nie wybuchnąć. No, także śmigamy ratować Alcię. No, wczoraj mieliśmy takiego super dobrego tarzina z wołowiną, z figami, z... Co tam jeszcze było? Nie wiem, ale było śliwka przepyszne. Była i cebula i to było tak przepyszne. Także... Więc idziemy w to samo miejsce. Idziemy na drugą rundę. Niam, niam, niam. I na soczek. Knajpka, którą wybraliśmy, nazywa się Itram. I wczoraj już jedliśmy właśnie tutaj jednego tarzina i był przepyszny, także idziemy sprawdzić, czy to reguła. Czy wczoraj nam się udało? Śmiesznie, bo ta knajpka wygląda, jakbyśmy w domu sobie siedzieli u kogoś. No ale jakie dzisiaj... Jakie wielkie miejsca są. Nie ma, że stolik dwuosobowy, czteroosobowy, tylko od razu wszyscy razem jedzą. Dzisiaj niestety złe wieści, bo nie ma tego, co wczoraj jedliśmy. No... Ale to nic, bo tutaj chyba na świeżo to przygotowują w takim razie. Na to wychodzi, bo pan powiedział, że dopiero po 8 przyjeżdża beef, więc wołowiny nie ma. I na razie będzie kurczak, czyli tajin z kurczakiem, tajin wegetariański z samymi warzywkami, po prostu podzielimy się pół na pół i do tego standardowy soczek. I tak to właśnie wygląda. Mamy wersję wege i obok wersję z kurczakiem, ale w sumie podobnie wyglądają. Zawsze trzeba uważać, bo jest super gorące.
I nawet jak jest się bardzo głodnym, to i tak trzeba poczekać, bo można popalić sobie język i podniebienie, bo to ogólniane naczynie jest ciągle gorące, trzyma temperaturę i to wszystko dalej jakby się gotowało. Bumbluje ciągle. Zaczęliśmy kawcią, odcinek kończymy soczkiem pomarańczowym. Mamy nadzieję, że podobało Wam się w Eid Bin Hadu. Dla nas to była super przygoda zobaczyć to na żywo. Dajcie znać w komentarzu, czy skojarzyliście to miejsce właśnie z jakimś filmem, serialem. A jeśli tak, to jaki to był film albo jaki to był serial. To wszystko jeśli chodzi o ten odcinek. Widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia. We ain't going nowhere, we'll be standing right here.